No nazywam się Mirosław Dachnowicz. Mam 59 lat, 63 rok jestem. Z tego, co mi ojciec opowiadał, dziadek pochodzi z przemyśla. I się w Gdańsku znaleźli po prostu takim sposobem, że ojciec siedział w obozie. Jak wrócił z obozu, no postanowił wró wrócić tam do domu, ale wrócił, ale domu już nie było. Przez dwa tygodnie siedział się błąkał i przez Czerwony Krzyż się dowiedział, że przynieśli ich do, do Gdańska. No to on zanim za tutaj przyjechał. To był 1945 rok. Jak przyjechał, to mówi, że cały Gdańsk był w ogniu. Jeszcze się palił. No i jak przyjechał do... Jak przyjechał tutaj, to ruskiej ich za, za, zaganiali do zasypywania wszystkich bunkrów. Zmuszeni byli do, do roboty. No opowiadał, że kochając króla, tam dużo leżało zabitych Niemców. Dużo czasie Niemców leżało, mi pokotem leżeli. tak w mówię, w, w żądku. Pierwszy raz widział tyle tropów, mówię, że tam. Nie wiem, czy tam już składowali ich, czy co. Mówię. No i tam drzewa te, że też wieszali na tych drzewach tam koło króla. Że wisielcy też byli. No a matka pochodziła, to była taka dziwna historia, pochodziła z Podwilna. Wilna, mieli dom po prostu na wzgórzu taki mająteczek. I Niemcy zajęli jako sztab tam był. Ale ich wygonili, ale nie z tego domu, ale w piwnicy mogli mieszkać i gotowali Niemcom. Że, że jeszcze tak w miarę to tam. Za Niemcami dawali mi to, co Niemcy nie mieli, to nie mieli. Nie? Ale znowu jak ruskie przeszli, to już wygodzili w ogóle z domu, i, no i nie mieli się podzież, to do, do Polski. Wrócili. No i jako młoda dziewczyna pracowała w stoczni, przy sautku, jako malarka. Malowała, ale później taki nakaz odgórny powiedział, że jest szkodliwe, były farby, i że kobiety nie mogą malować. No i tam ojciec właśnie poznał matkę w stoczni. Ojciec był po prostu zaczął studiować sobie. No i z kolegami postanowili uciec za granicę do Szwecji po lodzie. No i oni tam wzięli lornetkę, te mapy, ale strasznie graniczne, nie graniczna, tylko ruskie z ich złapali i przekazali po prostu milicji polskiej. No i za to siedział, 4 lata przeszło. No, i już wtedy już nie mógł z tego dalej kontynuować nauki, już nie miał gdzie iść. No to mu no co, co mu pozwolił, poszedł da, no, do, do pracować. Na początku na, na dolnym stoku zamieszkali ko kierownika tego sklepu naszego, co był na biskupiej, na tej samej klatce, ale tam coś nie, nie wyszło im, to przeprowadzili na, na górny stok. Przenieśli się. Mieszkaliśmy na grudnym stoku, na, pod 12D, pod, pod jedynką. No, dziadek z babcią zajmował jeden pokój, ojciec, mój tato z mamą, plus nas sześcioro, no i brata, siostra, ich było też pięcioro, w trzecim pokoju. Ojca nie było, bo ojciec ciągle pracował, musiał zarobić na, na rodzinę, a, a matka też tam z, z, nie, nie mogła nadążyć, ciągle Byśmy latali, jeden po drugim bracie nosił zawsze ciuchę. Ten wyrastał, to następny. A, a ja zawsze niszczyłem wszystkie, bo wszystkie płoty, wszystkie były moje, nie? To je darłem. Już po mnie już nikt nie mógł ubrać tego. Jesteśmy byli przy, przyjazni do siebie, do stosunku, grzeczni. Na innych klatkach byśmy rozebrali, ja, no, na, na swojej zaszy byliśmy aniołkami. Oni jak, po, pomagali wszystko, jak przywieźli węgiel, na przykład coś się pomagało. Bo to byli starsi starszy ludzie, mieszkali przeważnie tam. Najstarsza, tam jedna rodzina to była też niemiecka, na, samym, na samej górze mieszkała. No to myśmy mieli takie przykusy, przy, przykusy żeśmy zrobili takie gazety, żeśmy niemieckie znajdowali, żeśmy porzucali po drzwi. Ale on, oni nie wiedzieli, kto, tutaj, kto to, to robił, ale, ale byli w porządku, bo brat miał tam, oni też mieli synów. I brać się z nimi kolega, i częstośmy tam chodzili do nich, bo mieli strech, tam było gdzie się pobawić na tym strechu, jako małe. Nie? Ale później już my, Ja już przestałem tam chodzić. Więcej bratam, bo to kolega był brata, a w moim wieku nie, nie było tam. No to ja na, na ulicy znowu się bawiłem. Nie, nikt się z nami opychał, Myśmy biegali, takie jak smarskie psy. Każdy robił, tylko musieliśmy być tam o dziewiątej w domu, tylko się wpadało do domu, za kromkę chleba się brało i, i dalej się leciało na, na A Jak to dzieci biedne byśmy byli wszyscy, jak była jakaś kubka piasku, tośmy brali cegówkę, się, się robiło to, ki, kilka się wsadało i się miało czołg, tak. Tam, kto bogatszy był, to jakieś tam z drewna jakieś miał, jakieś zabawki albo jakieś żołnierzyki. W poniedziałek mi zaszło żołnierzyki łowiane, to, to, to już miałem pełno kolegów, wszyscy się chcieli bawić z tymi żo żo żołnierzykami. I tak nam dzieci co zlatywało na tym zabawach, no i du dużo biegali, strasznie dużo byśmy biegali po, po ulicy. Byśmy przykusy robiliśmy, zrzeliśmy zapałki, w dzwonki i uciekaliśmy, albo specjalnie żeśmy po klatkach biegali i topaliśmy no nogą. Ale mnie, jak, nie jak, nikt nie, 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 nie wylatywał, nic nie krzyczał. Już tak lu, ludzie byli też tolerancyjni. Na Rodziny to była największa za, zabawa, bo to była woda, no to częstośmy trafi, żeśmy robili. Tylko jakieś belki były to zaraz, żeśmy zbijali i żeśmy pływali. Jeszcze tam tam nie było kospadiste, ko że się pływało tam dalej. A później którą to, to już tylko do tej tamy i, ko, i koniec do tego przepływu. Jak tylko budowa była, zawsze byśmy belki kradli już były tratwy robione. To był obowiązek, żeby tratwa była. Nawet i zdarzały się takie balie takie duże, wyrzucali niektórzy ludzie, no coś nawet na tej bali już pływali, ale to ono były wywrotne straszne. A Rudynia była naprawdę czysta, czystą wodą. Pamiętam pis, piskorze, żeśmy łapali, raki, no i su, dużo sumów było też. No tośmy zawsze tyle raków, żeśmy nałapali. Pod każdym kamieniem praktycznie był rak. No to jak nie było w czym gotować, no zawsze w mi jakieś było wiadro stare albo jakiś garnek. No się brało ognisko, się rozpalało i się i żeśmy gotowali sobie. One piszczały jak się gotowało, czerwone się robiły buraki. No i się wtedy jadło te ogonki. a zimą, jak zamarzła radymina, to znowu na łydwach się jeździło. Tych przekręcanych, oczywiście, bo nikt nie miał chochowek, nie było na tych przekręcanych. przekręcane. Jak to butów ten nie było tych twardych, to każdy przy przychle, co do się dało i później te buty się rozwalały wszystkim podeszły. Z kolegamiśmy do szkoły węgiel żeśmy wrzucali. Ale w zamiast za to zimą zawsze nam Pan Młodzie pozwalał polewać górę. Zawsze Jacek brał szlauch i żeśmy polewali. A jak lód był, no to już my, frajda była na, na całego. Na katajkach, żeśmy jeździli na sankach. Już, się nie, nie siadało, jak. Na tyłku, tylko się z rozbiegu się zawsze przez ulicę przebiegało i, i na brzuchu. Kto szybszy. Jeździło aż do samej, aż do alei dalej, przez most, aż się przejeżdżało. No, byli tacy, że nie potrafili nawet trafić do do Radunii, nawet się kilku zjechało, się skąpało. Ja oczywiście też kilka razy się skąpałem, ale to zimą, żeśmy łazili po, po lodzie, bo do po... Było popas, no to się wracało później takim, ale się nie mogło powiedzieć rodzicom, bo się jeszcze tyle się dostało. A to człowiek zmarzniętymi mi spodzie aż sztywne były, ale szybko się przybrało i się dawało, no, że no, wychodziło człowiek silny jak silny, ale na dworze, żebyśmy się, się bawili do upadłego zawsze w zimę. No ja byłem taki zdolny, że jak jeździłem, to ty, ja tyłem potrafiłem zjeżdżać z góry. Ja i, i jeszcze i Darek i inni się bali, ale myśmy stale nas robili. Ja nie wiem, tak w ogóle jakoś bez strachu żeśmy byli Myśmy tak konkurowaliśmy, kto, kto potrafi szybciej albo tam tego. Ja nie miałem w ogóle jakoś strachu w niczym. Nie wiem czemu byłem taki najsilniejszy byłem i taki. Nie miałem w ogóle żadnych oporów. Niczego się nie bałem po prostu. I drz wszystkie drzewa to musiały być moje, słupy, wszystko. Kto, kto idzie jabłka zrywać? Oczywiście Mirek, bo najszybciej zawsze wodziłem. Musiałem trzęsć, a wszyscy tylko zbierali. Gdzie ten? No to musiałem być taki głupi, bo zawsze co? To, 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 to Mirek, to Mirek, to Mirek. Naj, Najtrudniejszy zawsze ja byłem, a, Albo Darek. Byliśmy tak z Darkiem konkurs, no i dużo, żeśmy się bali w wojnę. No to bo jak wojnę, no to już cała dzielnica, po całej dzielnicyśmy biegali i chłasowaliśmy. Już my też potrafiliśmy godzinami. Się bawić. To była najlepsza taka zabawa wo wojna. No Oczywiście korkowce się kupowało, kto, mia kto miał pieniądze, to korkowce kupowało, a resztę to patyczki. I tam tra, ta, ta, ta. ta. I się biegało po tych podwórkach wszystkich, żeśmy ch chodzili. Po a były klatki takie, że można było przebiec piwnicą z drugiej strony wylecieć. To była u Maciana, była taka klatka, no i Kolaka była taka przejściowa. No i korzeźnika, przez takie, takie wali po komórkach też. Tak się, żeśmy się bawili, tak. Sie chowaliśmy po całej dzielnicy, biegaliśmy. A później jak podrosiliśmy, no to już na, na góry się chodziło pali się ogniska wtedy. Bo tam było więcej drzewa, a, a przy radu nie, nie było tyle drzewa, a, a na górach było pełno. No tośmy tam naprawdę dużo na tych polach żeśmy przysiadywaliśmy. A jeszcze przed tym, jeszcze jak byłem mały, to pamiętam, że Dużo osób właśnie z biskupiej, czy tam ze stoku, szło się opalać. To tam ty, tyle osób się opalało, jak, jak na plaży. Jak, jak teraz o, o, ogólnie na plaży. Tam dużo zawsze dzieci było, jako policji. Pierw był obóz, przyjeżdżał harcerzy. To były obco takie komunistyczne oczywiście, NRD, tam Czesi i Polacy. Nas jako tubylców nazganiali, bo to. Takie była ochrona, ich żebyśmy nie, nie mogliśmy po prostu się zbliżać do nich. No ale tam z czasem to się pogadało tam zawsze. Bo oni mogli wychodzić. No, obcokrajowcy to było przecież na tamte czasy. To coś? Chociaż nic nie rozumieliśmy, co oni do nas mówią albo my do nich. No a później to już zaczęło się OHP. Zaczęli tam zjeżdżać ochotniczych pracy. Dużo straż z całej Polski tam się przyjeżdżali. Były cztery podobozy, takie duże koła. No każde miasto miało swoje, na przykład, obóz taki. Tam i oni przyjeżdżali tutaj do, do pracy na, na wakacje. A myśmy tam chodzili. No bo, A później, jak już się zapoznali z tymi dziewczynami czy tam z chłopakami, tak, to już do domu nie mogliśmy, nie musieliśmy nawet chodzić, bo oni nam nieraz kartki odstępowali swoje żywnościowe, bo były takie kartki żywnościowe. No i w niedzielę zawsze filmy wyświetlali na stołówce. No to oczywiście wszyscy chłopacy szli, bo to darmowe filmy były, tak? Nie, nie musieliśmy wtedy chodzić do, do, do kina. A, a zresztą później już byliśmy starszy, to... My, jak był na przykład seans jeden, to byśmy potrafili całą grupą z jednego kina lecieć do drugiego. Kronikę, żeśmy przepuszczali, na przykład z domu harcerza, żeśmy lecieli do drukarza. I to całym biegiem wszyscy języki mieli na wrodach żeby zdążyć, żeby tylko tą kronikę tego, żeby zdążyć. Często żeśmy do, co niedziela, żeśmy każdy, żeśmy do, po kinach ładzili. Później mieliśmy taką znajomą, która u nas w sklepie pracowała i ona została bileterką. No to nas często wpuszczała, ale się tak robiło, że jeden chłopak wchodził, kupował bilet i, otw i otwierał nam drzwi. No to jak gasło, siadło, no to wszyscy... I ona już nie wiedzieli, gdzie nie, 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 nas w ogóle znaleźć. Każdy się rozbiegał i, i, i w tym sposobem dużo filmów oglądaliśmy wszelkie no po prostu wszystkie filmy, które nowości były, to żeśmy chodzili do, do kina. A jak z tego już nie było na no, no było, no to idziemy my na pociągi. No to kto odważniejszy, kto naj, najdalej będzie jeździł. Żeśmy zawsze pociąg zwalniał na zakręcie, to żeśmy zawsze wyskakiwaliśmy. No oczywiście ja z Darkiem, przy samym, na samym końcu żeśmy wyskakiwali. No, to już te słupy nam tak, tak mijały, ale żeśmy wyskakiwali. Bo się szybko, strasznie szybko, że się rozpędzał ten pociąg. A koledzy tam tylko trochę przyjechali za skakiwali. wyskakiwali. A myśmy do samego końca prawie. No oczywiście każdy chciał pokazać, jak to jest odważniejszy. Nie? No trzeba coś, żebyśmy chodzili na, na śluzę też kąpać. A byliśmy tacy wariatami, a śluza miała szerokości, ja wiem, 10 metrów, a myśmy potrafili wejść na pociąg, jechać na tym pociągu i, i, i skakać do wody. Oczywiście gdzie najwyżej, to, to gdzie? Mirek. Tylko trzeba było uważać, bo tam takie wystawały te belki. Nie wiem co zresztą nie wiesz, co to było, do, do czego one służyły, no to było trzeba się do, dobrze wybić, żeby w tą belkę nie wtrawić. Tam, było tam parę wypadków, że tam chłopacy porozchartali ręce i głowy. Tam mieli krew się tam lała, a jak się wpłynęło w tą w szluzę, to tak było ciężko po ten prąd wypłynąć. <laughs> Niektórzy nie dawali rady, to musieli z drugiej strony wychodzić, ale. Człowiek machał i w miejscu machał, bo to taki nie razem był przypór. Odpływ się znaczył, jak przypór to normalnie. Ale zawsze tam tośmy specjalnie tą śluzę na hamarśmy zamykali, żeby... Ale to ciężko było, strasznie tą szluzę zamknąć, to dodaliśmy sobie spokój. No i ale drugie, żeśmy chodzili na pogię KS-u na skocznie. Tam było cztery skocznie cztery piętro, Wszyscy się bali, ja, ja się jej w ogóle nie bałem. Inni wchodzili i schodzili z tego czwartego piętra. Ja skakałem. No i jeszcze oczywiście koło GIH sobie ten basen, baseny były tam dwa. Jeden był taki głębszy, a drugi, tam często żeśmy też przebywali. No oczywiście myśmy nigdy nie płacili, tylko zawsze przez płoty. A że płotek był niski, to mi to się, się przeskakiwało się, za, za darmo się wchodziło. W tygodniu tak latem to 4-5 razy zawsze żeśmy byli na tym basenie. No, a później to, jak jakbyśmy podrośli, no to żeśmy zaczęli na plaży jeździć. No to oczywiście drzwi się samym dawniej otwierało w tramwajach, a my zawsze przy otwartych, żeśmy jeździli na stopniach, na motorniczych gniazdach, ale żebyśmy się. Tam, jak on odeszli, to tośmy sporo, sporo tym myśmy otwierali i tak całą drogę, żeśmy do, do plaży jeździli, a przed plażą znowu się tak był full, tośmy wychodzili i z tyłu, na tych wypustach, co się złączałem, tramwaje, żeśmy zawsze z tyłu żeśmy jeździli. Bo no to był najdłuższy przystanek, to i co, będziemy tam w środku się po pocili z ludźmi, albo, albo na miesiąco, zawsze na stopniach żeśmy wisieli, a jak było, nie było gdzie się na stopnie wejść, no to wtedy żeśmy z tyłu siedzieli, na tych z, z kolegą. Każdy miał swój rok. na przykład. Najstarsi chłopacy stali na samym rogu tam przy, jak było, wajagacka, młodsi koledzy stali po drugiej stronie, a my, jak są młodsi, bo nie było można podejść do starszych, bo zaraz w pierwszej i zaraz się kopa dostało w tyłek. No to myśmy musieli iść na barierki tam siedzieć, bo do nich nie mogliśmy podejść, to myśmy na barierkach siedzieli tam i tylko ukradkiem patrzyliśmy na starszych, co oni tam robią, wyprawiają. Ale zaraz jak starsi poszli, no to my z tych barierek wziw, i raz na rok żeśmy lecieli, bo to, to było takie najbardziej ważne miejsce na rok, bo to wszystko było widać, tak? już, jak już szliśmy na tą fabrykę, no to tylko żeby po dachach, bo tam taki skos był, no to się wchodziło po tym skosie i, i na, po całym, można po, da, po dachach było biegać. A z dachu, wiadomo, był tam fajny widok, panorama na cały Gdańsk. Te drzewa jeszcze nie były takie duże, to cały Gdańsk był cały wi widoczny. No kilka razy my byli właśnie też na, na milicji, to na, na tą wieżę. Tak była kutka, żeśmy zerwali tam. Kilkanaście na razy tam byliśmy na tej wieży, to się brało rolnetkę i to jak się patrzało na cały dańcu. Patrzył, że statki w powietrza, a to nie było tego boże widać, to tak wyglądał jakby statki powietrza pływały. Jak było do, ten... Mm. Dobra pogoda. Robiliśmy zawsze raz w roku duże ognisko. No to się chodziło po śmietnikach specjalnie, żebyśmy chodzili po całej dzielnicy i się zbierało choinki. Tak? I była taka studnia na Salwatorze tam się zbi zbierało, te choinki, dwa tygodnie się zbierało. Ale wszystkie śmietniki obskakiwali, wszystkie choinki, a dawniej wszyscy mieli oczywiście żywe choinki, no to tych, tych choinek było pełno, tak żeśmy rozpalali ten ogień na górze, jak się do naszej góry zjeżdżało, no to płomień sięgał do półtora piętra minimum, I jasno było jak w dzień, Żad, i żadnej straży, żadni ludzie nic nie krzyczeli, czy tam, że tam jakiś smok, albo coś, nikomu to nie przeszkadzało. Nikt tam, żadnej ża milicji ani, a nic ni, ni, nie wzywał. No często się chodziło właśnie na, na szabę, no. Na szabę to było obowiązkowe, że się chodziło la, latem. Na no, gdzie najlepiej? Do księdza się chodziło. Do księdza. No było ryzyko, ale na strasznie ksiądz ganiał, ale to jak się słona to księdza no tą siatkę to się zawsze miało. <laughs> Każdy musiał mieć siatkę minimum. Tych jabłek. A nie, nie wiem, dlaczego on tak ganiał i nie pozwalał nam brać tych jabłek niby, a one spadały i gniły. A, a, a nas ganiał. No to była taka wojna, taka mini, mini wojna z górką. coś takie, myśmy oczywiście... Na, na, na krowie żeśmy byli, w tej górze, a oni tam byli na, na dole. No to, żeśmy siebie ka kamieniami rzucali, tam kijami rzucaliśmy, ale jakoś tam nikt nie dostał, żeby tam miał ktoś głowę rozbitą od kamieni. Nie wiem, tam może tam ktoś dostał, ale tak żeśmy się więcej straszli, niż takie... bijatyka to była. No ale na, na drugi dzień wszyscy normalnie do szkoły szli, nic nie było, każdy tam, sześć, 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 a, a po... Po szkole, dobrze no była wojna. No, dużo było, też w fajdach przyjeżdżał na przykład, butelki skopować, szmaty butelki. No to dużo dzieciaków tam leciał, ale skąd te butelki? No na śmietnikach było mało, no to do Raduniśmy wchodzili. I się łowili te butelki. Zawsze, zawsze te, te piłeczki dawał na gąbkach, czy tam takie 50 groszy, pamiętam chyba butelka kosztowała. To tam on za cztery butelki jedną piłeczkę dawał na gumce. No ale co gumka szybko się urywało to mini takie ojo, no ale zawsze jakieś fala była, albo, albo wiatraczki takie były dmuchane tam dla, dla dzieci. A, a starsi, jak dostawali, to on tam gagarki miał takie pierdoły. No do płatka się chodziło właśnie, no tam, no, kolorowo było dla dzieciaków, to była taka frajda, tak? bo tam się wchodziło do sklepu, to kolorowo, tutaj wiatraczki jakieś, Korkowce, jakieś piłeczki, tam parsoleczki, tam guziczki, no gdzie się chodziło, no to zawsze do Pana płatka, tak? To no były korkowce, które się po, pojedynczo się strzelało, no i były dwulufowe też, to już były takie lepsze, na dwa korki. A, a był taki wypadek, że kolega za mocą wysuszył te korki na Sylwestra, no i wsadził je do, do kieszeni. No i te kor korki mu wybuchły i się ca cały spodnie se zjarał. No miał całą nogę poparzoną, bo od tego za, za mocno wysuszył je. No to się brało taką puszkę po kawie, tam zapomniałem tam nazwę tam tej kawy, się wsadzało karmić i się pluło. No i ten się gaz, to oczywiście dziurkę się robiło z tyłu gwoździem, no i się podpalało zapałką i tylko było i ten dekiel wyskakiwał i był chłok zawsze. A niektórzy brali, szli, były takie wiaderka, takie duże, dziesięciolitrowe, po marmoladzie. To do sklepów się chodziło. I wtedy, wtedy było trza dużo karbidu i dopiero z tego to był huk. W półdzielnicy to, pół to, strzela, to, to strzelały to wtedy. Kogo nie było stać na korki, no to wszyscy no to, ci biedni, no to kapiszony sobie kopowali. No. no to kapiszony, żeby był huk, no to co z tej kapiszony? To się szło na tory się brało śrubę, dwie śruby się brało, sznurkiem się skręcało i się rzucało. A sznurek się po to się robiło, żeby te śruby się nie, nie rozleciały, żeby nie było, no, nie było trzeba ich szukać, bo jak nie były związane, no to one się rozrywały i nie wiadomo gdzie. No to sznurek sz sz chce, żeby ten. No i a, a znowu, bo śruby te kolejowe to były duże, tak? No to było całe, całe ta pudełeczko tych kapiszonek wtedy jak walnęło, to trzeba było uważać, żeby w łeb nie, nie, nie dostać od takiego, bo to był naprawdę huk jak diabli, Ro, rozrywało to po prostu. Takie zabawy były głupie, Te teraz się wydają głupie, tak? ale to była nasza atrakcja. Na przykład my, miałem siostrę, nas było pięciu, to ona za często na dwór nie mogła wychodzić, bo musiała cały czas pomagać przy, przy praniu albo gotowaniu. No to ona my... Jak już wyszła, to ona była szczęśliwa, że, że, że wyszła. Na nóż mogła pogadać z, z koleżankami. Myśmy latali, a ona tylko w domu była u, uwiązana. A myśmy winni niczym, Myśmy tylko śmieci, wwalali wywalali. I to wszystko. No i węgiel, oczywiście, tak? Ale węgiel to przeważnie dziadek zawsze nosił. To był jego, jego konik. Myśmy tylko jedynie... Pomagali zwalać węgiel. A, a pieniędzy jak nie było, to się sąsiadom często pomagało się zwalać węgiel. Gdzie tylko przywieźli węgiel, to zawsze leciało. Czy pani rzucić tam węgiel, no to były zawsze parę groszy. Pamiętam jak Frytki weszły pierwsze, no to my właśnie z Romanem Cynią, żeśmy biegaliśmy do rzemieślnika, bo to były pierwsze Frytki, taki McDonald's, pierwszy. Tam zawsze pełno ludzi też było, bo to nigdzie Frydek nie było, tylko tam bo się w rzemisiku otworzyli pierwsze frytki w Gdańsku, kurde, były takie sprzedaży, no tośmy latali, a tej soli żeśmy tak zawsze na, na soli, że on się później tak na się chciało, no to gdzie? A zresztą wracaliśmy, zawsze przyszło do pana Kowalki na orężatkę. No oczywiście z karata się otwierało te butelki i się duszkiem wypijało się by, by tak, taką orężarę. Mieszkał właśnie w tym złoku biedoty pana Rad Radkiewicz, który miał syna, który Tekwondo trenował. No, Duże właśnie su sukcesy. Odniósł trzecie miejsce, zajął na mistrzostwach w tam Ulu. Chciałem właśnie o jego ojcu. O on był bez nóg. Zm taki, taki wózek miał na, na, na ręce. No, My często tam chodzili i ten wózek kładliśmy się wozili tym wózkiem. A ten jego ojciec telewizor naprawił. Ale on tak naprawiał ten telewizor, że on zawsze przed świętami nam się psuł. Co roku nam się psuł przed świętami. Przez cały rok grał, aż święta przychodziły, one się zawsze psuł. I zawsze do, do pana Narodzkiego. Oczywiście on tam jakieś oporniczki polutował tego i, i zawsze mieliśmy na, na rogu... A, a myśmy mieli jeden z pierwszych telewizorów, pamiętam, na dzielnicy, to jak... Przychodzili, to takie tłumy zawsze były u nas. No cały dom był. tu pod stołami wszędzie siedzieli. Gdzie się dało? Myśmy oczywiście jak granki to musieliśmy po stołach, bo nie było. Zajęte zawsze było. No i często po, po do tych ruch, ruchniwisów też chodziłem na, na, na telewizję. Czy mogę na, do pana na telewizję? Chłaś nic nie było to prawie. A dla mnie programy tam 3-4 godziny i to wszystko. Do ósmej godziny tylko. Klub to był nasz takie po prostu, taka odskocza, to się nie musiało nikogo słuchać, tylko się szło do klubu i tam zawsze wszyscy siedzieli, w tym klubie. No dużo było właśnie, że jak materiałów nie było, no to, no, ten klub robimy, no to materiały, no to skąd materiały? Tam starsi, co pracowali, no to skąd było? Ale dużo było właśnie, co jeżdżą samochodami, Takimi motokierami, no to oni tam przywozili nieraz, a jak nie było, no to się szło do bebeku tam do tych magazynów się kradło po prostu ten cement i te wapno i tam st starsi tykowali te ściany w tym w piwnicach, bo to, a to z Wielgostana była, no to był akurat komin, no to wybili w tym kominie dziurę, no i jako kominek już był ten, no to dużo pali dużośmy palili, no to drzewa, to było szatez, aż dużo się robiło wtedy na, na dzielnicy, się wkradło tym robotnikom, te belki, wszystko, się paliło tam. Co się dało, się paliło, żeby ten... No, bo tam było straszna taka o czym to się paliło, ile wlazło. No, później ten klub taki powstał, jak taka knajpa to była. Z całego Gdańska się schodzili dyskoteki, tam były... strasznie dużo ludzi tych chodziło, nawet alkohol sprzedawali, piwsko, no i starsi, starsi oczywiście tam i Winko chcechlali, nie? No, meble były takie łuki, loże. Na początku były takie normalne, takie ławki, krzesa, takie byle co tam stało. No to postanowili, że nie wiem kto załatwił deski. No był taki jeden stolarz Laskowski. No i on te, takie ładne robił stoły krzyżakowe ale żeby ładnie wyglądało, to jeszcześmy je oplali opalarką i on ław, takie ławy porobił do tych lo, lo, te, te loże, takie ławy i ławki oczywiście. Te stoły ładnie wyglądały opalane i polakierowane. To już wtedy wyglądały na, naprawdę za knajpą. No i siatki maskujące wisiały na, na sofitach, żeby te takie zakryć tą, te ugrzywa takiego tam. Ale przeważnie to tynkowanie tam, jeszcze nie umie tak tynkować, że to takie były rzucane takie. I, i pomalowane takie barwy ochronne, takie plamy. Pomalowali na olej. No, no i to nawet ładnie to wyglądało. No kominek cały wymalowali z napisem Wiktoria. No i kolega, nie wiem czy to Andrzej Ilczuk, czy ktoś taki ładny rysunek zrobił. Niby tylko Batmana w pelerynie na, na jednej ścianie, to ładnie to wyglądało nawet. O, się działo, działo. Jak były rozruchy, to ja zawsze byłem na, na pierwszej linii, zawsze byłem. Każdy rozruch, jak miałem już, byłem już, miałem prawie 18 lat wtedy, no to dziewczyną słuchaj, to ja zostawiałem u, u siebie w domu, a ja słucham. To ona była zła jak diabli, że ją zostawiłem z matką u, u mnie. A, a często rozruchy też, no właśnie, na naszej dzielnicy się kończyły. Ale nie było rozruchów, żebym ja nie szedł. Zawsze na pierwszej linii. Raz miałem taki przypadek, to było jeszcze na Starego, na Strem PKS-ie jak stał, no to wszyscy uciekali, Ja ja oczywiście ostatni uciekałem. I tam, tam wyzywałem tych złomowców, oni mnie tak ostrzelali tymi gazami, że ja nie wiedziałem, w którą stronę mam lecieć. Mi całe szczęście, że oni nie pobili, bo ja bym nie wiedział. Tak cały za ten oczu No, żeśmy takie budowali, właśnie tą, tą trasę na heł. No, i tam często jeździła te, ta milicja i taka rura, leżały te rury takie, no co kładzie się tam pod po ziemią. Myśmy całą tą trasę żeśmy zastawili. Tymi rurami i on nie mógł przejechać. No i jak tego, to tam obrzucaliśmy ją, no i tam chłopacy to dawajcie ją wy, wywalimy i spalimy, nie? No to spaliliśmy no i też gadzik żeśmy jeden, też zapali taki gadzik, koło to było, no to żeśmy, on był cały se, sardynkami wypchany dla, dla milicji, tam dostały czy coś. No i to ludzie jak się dopalić, całego gołocili, go, go, go to myśmy tramwaj, żeśmy też wykroili, żeby nie, nie przejrzała milicja. Jako młodzież, no to wszyscy żeśmy oporniki, oporni, żeśmy nosili, oporni. No i no, nas, milicja nas łapała, to, mał, to opornik, chciało opornić, to za dupę dostało, nie? Tam, pałami. Przy kilkanaście lat tam dostało tam w tył ale na szczęście nigdy nas nie, 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 nie złapali, tak, żeby tak, no, parę razy byłem na komisarzu, ja tam w dostałem za, za to. Mi się wszystko podobało, dawniej. No, no, ja wiem, ciągnie. Do czego? Do Raduni, do pływania. To... <grym> No tylko po, po wspominę sobie może starszych, tych młodszych właśnie kolegów, żeśmy byli mali, tak? To była taka wspólnota, taka taka więź. A teraz to żadnych więź nie mają ci chłopaki. A da <coughs> mi, jak wyszedłeś z domu, to nie musiałeś szukać. Aha, tu ich nie ma, no to nadradują na pewno są. No to się nad nadradują. Na no to tam byli, tak? Jak nie było nadradują, no to się na górę. Tam na pewno będą. I się zawsze się znalazło, bo zawsze wiedziałeś gdzie będą. Nie, nie, nie było potrzeba żadnych telefonów, bo wiedziałaś, albo nad Radunią, albo na, na górach, albo gdzieś na budowie. Jak była budowa, no to wiadomo, że się, że się tam będą bawili, na bań. No to się w ciemno się szło i zawsze spotkałaś. O której nie, godzinie nie wyszłaś, to że nikt nie szukał, tylko zawsze każdy wiedział, aha, no to na pewno są w tym, w tym dole tam. Gdzie ten wiaduk? No to ta, zawsze się bawili, tak? No to musieli, musiały znaleźć. Nie musieliśmy się, się długo ostrzegać, zawsze się znaleźć. Jak się już wszyscy pokończyli po tym wojsku, to tam 18 lat, czy tam, to się poż, pożenili, to się poradzali, to za, za granicę dużo chłopaków wyjechało, i tak się kontaktu kontakt urwało. Co tam jeden co tam, co tutaj zostali chłopacy? No to się. No ale ilu zostało? Trzech tylko, tak? tej całej grupie, ale tak to wszyscy się przejeżdżali po, po całej Polsce albo po No i tak się kontaktu porywał.